Zaczynamy kolejny film o rozbudowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, czyścićem Awiznorz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Dzisiaj Wam opowiem o budowie drugiego toru do Grodziska Mazowieckiego przez Warszawską Kolej Dojazdową. Wukatka jako jedyny warszawski przewoźnik, pomijając metro warszawskie, ma swoją własną sieć kolejową i w ten sposób opiera się. I funkcjonuje. Działa im to całkiem dobrze, dopóki nikt nie ingeruje w ich infrastrukturę, jak aktualna przebudowa Warszawy Zachodniej. Natomiast opóźnień wukatka z zasady zbytnio nie ma a mogło być jeszcze dalej i jeszcze lepiej. Pociągi, choć aktualnie kończą swoją trasę w Grodzisku Mazowiecka-Radońska, pierwotnie miały jechać jeszcze dalej. Taka nutka historii, do Żyda miały dojechać te pociągi i podobnie pociągi miały mieć odnogę z Komorowa przez Nadarzeń do Mszczonowa. Obydwa te odcinki nigdy nie powstały, natomiast warto o nich pamiętać. Były planowane w latach 1927-1939. Ostatecznie nic po nich prawie nie zostało. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć się więcej o historii, to dajcie znać w komentarzach to może coś ciekawego. Jaki specjalny film o tych odcinkach Łukatki zrobię. Bo część elementów powstała, chociaż nigdy nie została użytkowana przez Łukatkę. Natomiast wracając do meritum i dzisiejszego odcinka, to oczywiście Wam opowiem o tym, co tu się dzieje. Do dzisku mazowieckim i na całym odcinku do podkowy leśnej, tutaj jak widzicie, w tym miejscu będą dwa nowe tody odstawcze. Pociągi te, dzięki temu będą mogły tutaj zastawać i zatrzymywać się, kiedy nie będzie po prostu głównego szczytu popołudniowego i e, porannego. Wtedy pociągi będą tutaj sobie stać i czekać na szczyt, kiedy będą wyjeżdżać. W ten sposób nie będą musiały wszystkie zjeżdżać na samą część techniczną, tylko i wyłącznie będą mogły tutaj czekać blisko e, głównego szlaku. Kolejowego. E, tak to się tutaj prezentuje. Dosyć dużo nowych rozjazdów też tutaj jest zlokalizowanych. Większość sieci trakcyjnej już jest. Torowisko prawie całe jest już podbite, pomijając oczywiście te nowe tory odstawcze. Jak widzicie, niech wszystkie nowe rozjazdy są e, na betonowych podkładach. Część jest na Na to pytanie nie mam odpowiedzi. Spytam, pytam, spytam się przy jakiejś konferencji prasowej w czemu tak to zostało zrealizowane. Wiem, że pytacie się mnie w komentarzach. To tylko i wyłącznie, znaczy to ma oczywiście względy techniczne, też jest taniej, do zjazdy, są oczywiście tańsze, jeżeli są na darewnie, niż są na tych elementach betonowych. Przy okazji samej przebudowy całego układu torowego, jak i również peronów, bo wcześniej tutaj były dwa peronne, ale jednokrawędziowe. Teraz są dwa perony, jeden dwukrawędziowy, drugi jednokrawędziowy, z wiatami nowymi, jak i również z nowym budynkiem dworcowym. Budynek dworcowy też jest przebudowany, który widzicie tutaj w tle. Po prawej stronie on jest całkowicie remontowany i będzie po nowemu wyglądać. Przy okazji tutaj jest jedyna wiata znajdująca się na peronie wyspowym, bo to jest jedyny peron wyspowy w ramach tej przebudowy realizowany teraz. No i perony są co prawda wszystkie właściwie gotowe, ale nie są wszystkie użytkowane, tylko jednak wiata protonowa jest użytkowane, bo pociągi zwyczaj inne, techniczne stoją na pozostałych torach w tym miejscu. Tak jak mówiłem są właśnie dodaniane podkłady, na rozjazdach niektórych pojedynczych, no i oczywiście rozjazdy stare, które nie zostały wymienione jak tutaj przy wjeździe na część techniczną, też pozostały drewniane, no bo po prostu nie były objęte w ramach przebudowy. Sieć trakcyjna, jak widzimy, w większości miejsc jest już nawet rozwieszona, chociaż jak widzicie tutaj dronem i lecę wyżej, bo tu sieci nie ma nad tym torem. To jest drugi tor, e, który będzie właśnie w tym miejscu się ciągnąć bezpośrednio do e, Podkowy Leśnej głównej i on jeszcze nie jest całkowicie przyjezdny, znaczy to jest drugi tor. To jest stary pierwszy tor, tylko teraz on został wyburzony całkowicie i postawiony zupełnie od zera na nowych fundamentach, właściwie w ten sposób, to jest analizowane, by cała linia kolejowa i cała trasa była zupełnie nowa. Założenia, oczywiście, są takie, by była lepsza przepustowość pociągów bezpośrednio do godziska Mazowieckiego, tak aby były dwa tory w dwóch kierunkach. Wcześniej na odcinku, właśnie, gdy Mazowiecki-Darańska, podkowa Leśna Główna, pociągi jeździły po jednym torze. Odcinek pomiędzy Milanówkiem a pod leśną główną też był po jednym torze i to były dwa osobne tory przy Leśnej Zachodniej, nie było rozjazdów żadnych, tam po prostu pociągi dojeżdżały się w dwóch różnych kierunkach i perony dosyć były ciekawie pokręcone. Teraz tam się zmieni to wszystko, ale o tym powiem za chwilę jak tam dolecimy, bo tu jeszcze raz sobie zetknę, zetknęliśmy jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o ten sam budynek dworcowy, ale lecimy dalej, żeby oczywiście nie zwalniać i zobaczyć, co tam dalej się dzieje przy bardzo bliskim przystanku, oczywiście le ledwo kawałek dalej I już coś kolejnego. Drodzy, jest Mazowiecki Jododanowice, który w tym miejscu się znajduje już właściwie jest gotowy. Obydwa nowe perony są. Przystanek i mają oczywiście nowe wiaty, ławki, e, gabloty z rozkładem jazdy, jak i również to już działający biletomat. Co prawda, jak tutaj byłem, jak widzicie, przejazd kolejowy był całkowicie zamknięty, również tym bliżej przy Jodanowicach, e, lecz przy Ladońskiej. To dlatego oczywiście, że wszystko zrealizowane w ramach tej przebudowy, a zaczęły się wakacje, więc ruch na drogach w teorii, chociaż jest trochę mniejszy, zwłaszcza jeżeli chodzi o godzinę w środku dnia, a w takich zwyczaj latam, więc te rozjazdy po prostu są zamykane, i wtedy jest to wszystko realizowane tak a po nowemu. Same roz, rozjazdy, znaczy, same przejazdy przez stanowisko, oczywiście, są zamknięte na dłużej niż przez czas poza szczytem, natomiast pociągi właśnie pomiędzy szczytami, czyli w środku dnia, nie korzystują do lodziska mazowieckiego w tygodniu. Zazwyczaj ten czas jest całkowicie wyłączony z pociągów i jeździ wtedy ZKA. Kolejny przystanek wygląda dosyć podobnie. Obywa tutaj perony już obsługiwały pociągi. Lodzisk mazowiecki Piaskowa, bo tak się znajduje, i <laughs> tak się nazywa, ma dwa nowe perony z wiatami, jak i również z dwoma torami. Co jak widzicie, ten nowy tor... Właściwie stary, nowy tor. Y jeszcze nie ma jakkolwiek tutaj podbitego torowiska, ani sieci trakcyjnej. Ogólnie sieci trakcyjnej nie zobaczycie właściwie nigdzie na tym drugim nowym torze, który powstaje i tak samo nie wszędzie jeszcze zostało to podbite. Nawet na pewnych ujęciach zobaczycie jak faktycznie tłuczeń prawie, że był wysypywany, no i później to jest wszystko wyrównywane, a następnie przyjeżdża podbierka i podbija całe tory. Samego podbijania raczej mi się nie udało chwycić, bo pojawią się tutaj co dwa miesiące, natomiast niedługo to się wydarzy, bo samo oddanie do użytku obydwu nowych torów ma nastąpić mniej więcej na zmianę do składu jazdy, która jest przewidziana na 3-2 września, jak dobrze pamiętam, kiedy zostanie zamknięta całkowicie Wukatka na odcinku Warszawa, Tutaj Ordona do Warszawa. W śródmieście WKD. Wtedy pociągi już powinny kustować w Grudzisku Mazowieckim po dwóch todach, a tam będzie całkowicie zamknięty dojazd do centrum Warszawy. Tak jest to zrealizowane, aby po prostu nie było utrudnień z jednego i drugiego krańca, przynajmniej takie były założenia realizując tę inwestycję w ludzisku Mazowieckim. Czy WKD coś się uda? No już im się nie udało, bo jeden tor został zamknięty na zachodniej, a teraz miejmy nadzieję mimo wszystko, że wszystko uda się zrealizować, aby to ładnie wyglądało. Zwanego, dajcie znać mi w komentarzach, co sądzicie o nowych wiatach. Nowe wiaty mi bardzo się podobałem z tymi elementami drewna, szkła, jak i również miejscem na biletomat, bo na jednej wiacie już takiej jest faktycznie zamontowany w środku biletomat. Bardzo mi się to podoba, tak samo jak same perony. Perony są niskie, jeżeli ktoś z Was nie jest w tym temacie, to perony, wukatki, jak i również same pociągi są niżej zawieszone, jeżeli chodzi o wchodzenie do pojazdów, jest to oczywiście powiązane z samą historią e, wukatki. No, bo wiecie, kiedyś wukatka jeździła normalnie jak tramwaje. Czy znaczy mogła jeździć jak tramwaje na takich samych skrajniach i takich samych zakrętach w centrum miast? E, natomiast pociągi są niskim zawieszeniem. Jeżeli chodzi o wejścia dla pasażerów, dlatego również perony są niższe. To ładnie dość ciekawie wyglądać właśnie przy Warszawie Zachodniej, bo tam to będzie jedyny peron niski, ale znajdujący się w rządku, tak jak wszystkie pozostałe. Kolejny przystanek kolejowy to oczywiście okrężna, gryzma z Okrężna, w tym miejscu się znajdującym. Tutaj podobna sytuacja jak przy tych poprzednich, obydwa perony już były wykorzystywane i obydwa właściwie ładnie się prezentują. Co do biletomatu, nie pamiętam czy on już jest funkcjonujący. Natomiast jak lata przy samych ujęciach, bliskich nad stacją, możecie zobaczyć, że pojawił się pociąg spalinowy. Oczywiście, na czas przebudowy, wiadomo, że pociągi spalinowe tutaj się muszą pojawiać, jeżeli chodzi o. Samego wykonawcę, który realizuje to. Jak widzicie, właśnie jedzie z świeżym tłuczniem, który będzie za chwilę wysypywany i to zobaczycie na kolejnych ujęciach. Natomiast, co ważne, dosyć to ciekawie wygląda, że wcześniej nazywająca się EKD, czyli elektryczna kolej dojazdowa, ma pociągi spalinowe jadące po swoich torach. No, dosyć ciekawe kuriozum. Oczywiście WKD już od dosyć dawna się nazywa WKD, a nie EKD, no ale jednak mimo wszystko taka dosyć ciekawa ciekawostka i taka igraszka nosu, że tak to powiem. Same porędy, tak jak powiedziałem, są całkowicie gotowe, wiaty obydwie, obydwie stoją, są już ławki, śmietniki porozstawiane, jak również z tego co widzę pudełka z piaskiem, do akcji zima, no a pociągi jak widzicie na spokojnie funkcjonują, tak jak powiedziałem, w środku dnia jeżdżą tutaj pociągi towarowe, a później jeżdżą już na nie pociągi pasażerskie. Drugi tor, nowy, jak widzicie całkowicie nie jest jeszcze podbity, w niektórych miejscach nie jest nawet wysypany nowy tłuczeń, tutaj właśnie widać, że jest to zasypane. No to jeszcze będzie się dziać w najbliższym czasie. Nawet, no jak ja powiedziałem, na zakończenie tej całej inwestycji, nie, wykonawca ma mniej więcej dwa miesiące. Całej inwestycji to jest dużo powiedziane. Przejezdność po dwóch torach ma być właśnie już na wrzesień, natomiast sama inwestycja zakończy się jeszcze prawdopodobnie trochę później, no bo tam jeszcze jest parę innych elementów elementów małej architektury, jak i również pozostałych części i to wszystko się połączy później, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu już pociągi jeździły po dwóch torach z możliwością obsługi większej w tym miejscu pasażerów. Także miejmy nadzieję, że tak to będzie też tutaj wyglądać. Kolejny przysnek kolejowy, jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o nazwę, czyli brzuski, znajduje się właśnie w tym miejscu... No, tutaj może aż tak dużo nie ma w okolicy, natomiast pomiędzy drzewami na pewno, chociaż nie tak bardzo jak podkowa leśna zachodnia. Tutaj jak widzicie, tor, który jest aktualnie użytkowany oczywiście jest ładnie podbity, natomiast drugi jeszcze jakkolwiek w tym elemencie nie wyrównuje temu drugiemu. Jak widzimy, nowy peron ma jeszcze zafaliowane elementy. A nie, to są po prostu worki tutaj z różnego rodzaju częściami. Natomiast widzimy, że jeszcze nie jest gotowy. Tak, mamy co prawda już elki peronowe, wszystkie płyty peronowe poustawione. Są ławki, śmietniki, ale jeszcze nie wszystkie elementy są na swoim miejscu. To jeszcze się tam łączy z tyłu. Jakieś barierki, w środku wykończenie wiaty, jeszcze piasek widzimy na chodniku, no i nie ma też rozkładu jazdy oczywiście na, w gablotach, no bo też pociągi nie zatrzymują się cały czas na tym peronie. Widzimy dalej też element SIP-u, to jest system informacji pasażerskiej, czyli tablica elektroniczna, stoi sobie tutaj ładnie kulturalnie z tyłu, oczywiście ona prawdopodobnie później się pojawi na peronie gdzieś w jakiejś lepszej lokalizacji niż teraz w drzewach. Ale na razie tutaj jest schowana. Też co ważne, na całym odcinku przebudowanym aktualnie nie ma nigdzie działających. Yy, nie, nigdzie nie ma działającego slipu. Włącznie z podkową leśną główną, jak tam byłem. Yy, tablice są wszystkie wyłączone, więc trzeba się raczyć albo telefonem, albo papierowym rozkładem jazdy, jeżeli ktoś potrafi go odczytać. No i tutaj dalej bardzo fajna stara trasa dowodowa, która biegła śladem nowego drugiego toru jest całkowicie zajęta przez nowy, drugi tor. Kiedyś tutaj towarzyści sobie jeździły właśnie z dwóch szczodów wkd teraz już się nie da, no bo po to tak się przecież nie będzie jeździć mimo wszystko, e, więc trochę szkoda. Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż WKD nie powstaje, Spytałem się też wukatki o to, czy są jakieś plany, czy może chcieliby to zrealizować. Odpowiedź jest jasna: wukatka wykorzystuje swoją aktualnie całą przestrzeń. Jeżeli jakieś gminy chciałyby po prostu to zrealizować, to jest kwestia gmin. Oni tylko łącznie zajmują się budową wukatki. Natomiast ścieżki rowerowe, czy nowe jakieś chodniki wzdłuż wukatki, to już jest rzecz niedalizowana przez nich i oni tym się nie będą zajmować. A tutaj widzimy ten pociąg, który właśnie przed chwilą przyjechał, i jeszcze wysypywanie tłucznia. Na, na nowe tory. Takich pociągów na całej trasie jeszcze nie zobaczycie, z kilka, bo one tutaj się przemieszczały, no jak widzicie, prace faktycznie trwają całkiem dobrze. Bo i sprawnie, bo tutaj też wszystko jest wysypywane i niedługo będzie przyjedzie po prostu tuż na cały odcinek podbijarka i wszystko podbije. Sam peron z tego aktualnie korzystałem pasażerowie, oczywiście jest w całości gotowy, ze śmietnikami, ławkami i innymi typami elementami małej architektury. Natomiast drugi peron był już wykorzystywany przez zwłuka dalej na starym torze, i w środku jak widzieliście, właśnie był biletomat wstawiony w nową wiatę, jak i również ławki, elementy czy nawet lustra, są też poustawione na całej długości, więc to się wszystko też tutaj całkiem ładnie łączy w jedną całość. A tu już widzimy po pociągu, że on już sobie odjechał i koparka tutaj wyrównuje cały teren, aby później mogła podjechać podbijarka i cały ten nowy odcinek torowy podbić. Lecimy dalej do już podkowy leśnej zachodniej, jednej z bardziej zielonych elementów w układki, jeżeli chodzi o perony. Jakby powiedzieć, że ten przyznak kolejowy znajduje się pod drzewami, to właściwie nic nie wie powiedzieć. Tam właściwie nie widać nawet nieba, bo wszystko się znajduje pod koronami drzew. Lecimy dalej. Widzieliśmy pociąg towarowy, który tutaj się znajdował i kolejny przejazd kolejowy, który też ma właśnie aktualnie nam przebudowa Całkowicie zamknięty przejść dla pieszych tutaj nawet zbytnio nie było. Właściwie się nie dało przejść, ale oczywiście, jak widzimy, trwają prace tutaj sprawnie, żeby wszystkie przejazdy kolejowe mimo wszystko całkiem sprawnie zrealizować szybko w najkrótszym czasie i żeby ponownie ruch mógł już wrócić na kolejne większe szczyty i po wakacjach, żeby wszystko ładnie funkcjonowało. Tutaj widzimy od nogę jednotorową do Milanówka, no i to zjazdy torowe znajdujące się bezpośrednio przed konanami e, podkowy leśnej zachodniej, Tutaj, tak jak powiedziałem, znajduje się właśnie pod koronami drzew. No że to może trochę przesadziłem z tym, że nie widać nieba, ale. Speronów nie jest to aż takie łatwe do zrealizowania, jeżeli chodzi o zryknięcie. Co do pociągów do Milanówka, e, wiem, że zawsze się mnie nie pytacie i zawsze się czepiacie, czemu pociągi już tam nie mogą jeździć. Z tego co wiem, to system jest tak zrealizowany nowy, że musi być już wszystko oddane do użytku, aby pociągi mogły jeździć. Bo wcześniej były dwa tory, które się rozjeżdżały tutaj w tym miejscu i nie było problemu, po prostu każdy tor był po jednym to, yy, wahadłowy. Natomiast wpuszczenie teraz pociągów do Milanówka to oznacza wprowadzenie dwóch pociągów na tor wahadłowy, co jest prawdopodobnie nieobsługiwane przez aktualny system zarządzania ruchem w tym miejscu dlatego pociągi tutaj pojadą dopiero, kiedy będą już dwa tory oddane do użytku, czyli we wrześniu pociągi również do Milionówka powinny wrócić. Tak mi się wydaje, najprawdopodobniej tak to wygląda, natomiast po prostu nie chcę Wam dorobić nadziei mieszkańcy Milionówka, czy osoby korzystające z tej odnogi Bukatki. Musicie poczekać, aż zakończy się przebudowa i będą pociągi już jeździć po dwóch torach, wtedy do Was również pociągi wrócą. Tu przy okazji widzimy cały nowy peron, który w tym miejscu się znajduje. Jak widzicie, jeszcze nie ma barierek. Na tym drugim nowym peronie ten peron został całkowicie wybudowany od nowa w ostatnim czasie i ma również już nową wiatę postawioną. No i lecimy dalej nad kolejnym odcinkiem. Tutaj po drodze był robiony nowy wiadukt nad jednym ciekiem wodnym, jakie również są tutaj odstawcze właśnie bezpośrednio od Podkowy Leśnej Głównej, która mimo wszystko bardzo uwielbia swoją wokatkę. No i tutaj w Podkowy Leśnej Głównej jest jedna rzecz, która się zmieniła. W sensie sam budynek dworcowy jest też przebudowany. Nie do końca wiem, czy w ramach tej inwestycji czy innej. Natomiast tutaj też się dzieje zupełnie coś innego: mianowicie jest nowa wiata na peronie w kierunku Grodziska Mazowieckiego postawiona. Tak, taka sama wiata, właśnie jak się znajduje na pozostałych nowych peronach. Czy nowe wiaty będą się pojawiać na pozostałym odcinku w kierunku Warszawy? Tego wam nie powiem. Jak będzie wyglądać nowy przystanek Warszawa Ś e, Śródmieście WKD, czy Warszawa Ochota WKD? Tego też wam nie powiem. A jak będzie wyglądać nowy przystanek kolejowy e, Warszawa Zachodnia WKD? O tym Wam powiem więcej w odcinku z zachodnim, bo wrócił już mój aparat, więc najprawdopodobniej pojawię się ponownie na placu budowy, byście, wiem, że zawsze do tego oczekujecie, że mogli zobaczyć jak wygląda cała przebudowa jest to placu budowy. To taka może ma, mała autopromocja przy okazji, ale to jest druga inwestycja realizowana po części przez WKD w ramach większych inwestycji w okolicy, no i oczywiście w ramach tej inwestycji też są planowane do kupienia pociągi. Więcej pociągów jest potrzebnych, no bo więcej pociągów może jeździć do dzisku Mazowieckiego, więc WKD zapowiadała, na razie nie wiem czy już został ogłoszony przetarg, na dokupienie tych dodatkowych chyba sześciu pojazdów po to, by po prostu pociągi mogły tutaj jeździć z większą e, częstotliwością na odcinku do Grodziska Mazowieckiego więc na pewno będzie lepiej i częściej i Grodzisk Mazowiecki jeszcze bardziej się połączy z Warszawą. Chociaż w mi się jedzie dłużej niż kolejami mazowieckimi to trzeba pamiętać, że mimo wszystko wukładka jeździ punktualniej, można ją przewidzieć, że faktycznie przyjedzie o tej godzinie no i najważniejsze Zatrzymuje się częściej, więc więcej pasażerów na tym krótkim odcinku. Znaczy na tym. Tak no, krótkim to nie, ale więcej jest po prostu przystanków pod trasie, więc więcej osób może zabrać z mniejszych rejonów. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie i Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, Kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze, dziękuję bardzo wspierającym, którzy wspierają mój kanał. Obok przycisku subskrybuj zachęcam też nowe osoby do tego. Wtedy niektóre filmy macie przedmiotowo. A tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Wokacje pojawi się ponownie za dwa miesiące. Cześć!